Hej, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dawno nie było przepisu, no więc dwa pstryknięcia palcem, przechodzimy do dzieła. Dzisiaj lasagna, która jest bez makaronu, bez beszamelu, bez mięsa. Kto zainteresowany, zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszej cukiniowej lasagni będziemy potrzebowali 250 g sera mozzarella, którego już starłam. Mam tofu wędzone, możecie zastąpić to mięsem. Możecie z tego zrobić wersję mięsną, jak najbardziej. Ja mam cebulę czerwoną, możecie dać zwykłą. Mam dwa ząbki czosnku, no możecie je pominąć. Mam paprykę, mam passatę, mam dwie cukinie, nie wiem czy nie za dużo, zobaczymy. Mam mascarpone, mam akurat trzy serki topione i mam soczewicę. Zaczynamy od posiekania cebuli, czosnku oraz papryki, która jest tutaj w tle, w drobną kosteczkę. Oh, I'm slipping away. So don't let me go, na 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 na. I'm all up in that love haze. So where do we go, na na? Just let me know that I'm safe. Na patelnię wrzucamy cebulę. Teraz dodajemy paprykę. So don't let me go now. The love is safe. Teraz bierzemy tofu. Ja je po prostu tak rozkruszam. Mieszamy i smażymy kilka minut. Zrobimy tak, że ja wlewam passatę. Moja ma 700 gramów, wlewam ją już całą. Nie będę tutaj zostawiać nic. Jeżeli chodzi o doprawienie, to dajecie to, co lubicie. Ja się pokuszę o pieprz. Możecie to zrobić sobie nawet w wersji na ostro. Soli wkręcimy troszeczkę. I mamy problem, bo nie mam jednego składnika. Jest to cebula suszona, którą dobrze znacie na moim kanale, kto mnie obserwuje. Więc dajemy prawie całe opakowanie cebuli suszonej, jeżeli macie. Ja nie dam, bo po prostu nie mam. Nie wiem, jak do tego doszło. Mimo, że dałam czosnek, to sypniemy sobie trochę czosnku jeszcze. I ja daję, czekajcie, bo mam nieotwarte i nieuzupełnione opakowanie, troszeczkę bazylii, no tak dosyć sporo. I jeszcze dam oregano. To są rzeczy, które ja lubię i które mi w zupełności wystarczą. I teraz słuchajcie, do tego jeszcze wsypujemy na oko soczewicy. Tak no, dosyć, co? O. I w tym czasie zabierzemy się za przygotowanie cukinii. A soczewica czerwona ma to do siebie, że bardzo szybko dojdzie, więc nie trzymamy też jej tutaj na ogniu nie wiadomo jak długo, bo ona w piekarniku też nam dojdzie, więc łączymy ze sobą wszystkie składniki i odstawiamy chwilkę do wystudzenia, więc w sumie nie musimy jej trzymać nie wiadomo jak długo na ogniu. Teraz nastąpił mały błąd z mojej strony, bo nie powiedziałam Wam, że mam parmezan. Tu się wydaje go nie wiadomo jak bardzo. Starłam go na tarce o drobnych oczkach i jego było dosłownie no z 5 na 5 cm. Ja ten przepis robię też według tego, co mam w domu. Jeżeli macie inne sery, to też je dajcie, bo to jest właśnie bardzo fajny patent na to, żeby ta warstwa z mascarpone miała też różne smaki serów, więc nie musi być stricte to, co widzicie. Jeżeli macie jakieś inne sery, to możecie dać tutaj inne serki. Więc tak, wrzucamy mascarpone. Ja wrzucam wszystkie trzy już topione, już nie będę się tutaj roznamiętniać, zostawiać kogoś samotnie w lodówce. I to wszystko trzeba sobie porządnie wymieszać. Ja tutaj nie będę już doprawiała tego niczym, bo każdy ser w sobie ma jakiś smak, szczególnie też te topione. Więc mieszamy i zaraz przystępujemy do złożenia lasagni. Zaraz do piekarnika, oczekujemy i jemy. Teraz czas na cukinię. Jeżeli macie jakieś fajne urządzenie, to je bierzecie. Chodzi o to, żebyśmy zrobili sobie takie paseczki. No możecie zostawić, bo z tej młodej cukinii to jest mięciutka ta skórka, więc możecie ją zostawić. Więc ja biorę po prostu obieraczkę i robimy sobie paseczki. Teraz przygotowujecie sobie jakieś naczynie żaroodporne i nie wiedzieć gdzie. Miałam taki fajny, zgrabny, malutki, przeźroczyste naczynie żaroodporne. Ja nie wiem, nogi dostało i wyszło. Chyba ostatnio komuś pożyczyłam, no dobra, nieważne. Tu jest ta mieszanka serów, tutaj mamy mozzarellę, tutaj mamy cukinię i tutaj mamy nasze
nasz farsz z passaty, który sobie troszeczkę przestygł i pierwszą warstwą będzie właśnie spód z naszej passaty, tofu i soczewicy i tam wiadomo reszty składników. Nałożyłam warstewkę, teraz bierzemy sobie, układamy tutaj cukinię, czekajcie, w którą stronę mi się zmieści, może być w tą. Nakładamy tak jeden trochę na drugi. Te plasterki są bardzo cieniutkie. Ja tutaj dołożę jeszcze jedną warstwę, bo tej cukinii trochę mam. No a chcę ją wykorzystać. A że one są takie cieniutkie właśnie poprzez krojenie ich tym obieraczką, no to akurat. Teraz troszeczkę trudniejsze zadanie, bo musimy sobie tak mniej więcej, wiecie, rozsmarować taką troszeczkę warstwę tego naszego serowego nadzienia. Teraz przesypujemy warstwą mozzarelli. No i od nowa. Mi tak, że teraz dam całą warstwę już tego sera, który mi tutaj został. Ja zrobiłam tak naprawdę dwie warstwy, dlatego że moje naczynie tutaj jest bardzo niskie, a mówię wam, to drugie, które miałam, ono było o tyle fajne, że było, kurczę, wyższe i można było więcej warstw tam zrobić, więc to już ile wam wyjdzie, to sobie wtedy zrobicie. Więc ja już tutaj daję to wszystko, co mi zostało i zostały mi dosłownie, zobaczcie, nawet nie wiem, czy pokryję całość tak lekko z wierzchu czerwonym. Czy już nie pokryje? Udało się. Lekka warstwa czerwona jeszcze powstała. I przesypuję mozzarellą, która została. I na wierzchu dosłownie taką minimalną, zobaczcie, taką mgiełeczkę bułeczki tartej. O tak, aby. I do piekarnika. Na środek. Na 180 stopni, góra dół, 30 minut. W tej wersji lasagne, po wyciągnięciu z piekarnika, polecałabym wam, aby ona sobie porządnie odpoczęła, by sobie trochę poleżakowała i trochę przestygła. W momencie, gdy chcecie podać ją już świeżo po wyciągnięciu z piekarnika, efekt wizualny może nie być aż tak bardzo zaskakujący jak smak. Smak jest niebiański, niesamowity i jest naprawdę przepyszna. Ale jeżeli goście spróbują, to wybaczą wam wszystko. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień, za spędzony ze mną czas, za obejrzenie mojego przepisu. Jeżeli masz ochotę, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different